Po kinie czas na klubowe życie Warszawy. Zatrzymujemy się przy ulicy Bema w klubie No Mercy. Na miejscu Grzegorz Chronowski. Grzesiek, w krótkich żołnierskich słowach, dlaczego warto do Ciebie dołączyć dzisiaj? Warto, bo to prawdziwy ogólnopolski zlot komputerowych demo sceniaków, że tak powiem. Demo scena z całej Polski dziś zjechała się do Warszawy. O co chodzi? Za chwilę moje goście wyjaśnią. Ja sam do końca nie wiem, o co chodzi. River Wash Party. No właśnie, a razem ze mną są Grzegorz Juraszek i Bartek Drabczyk, ale wy macie zupełnie inne ksywy, bo w waszym środowisku znają was pod zupełnie innymi pseudonimami. Tak. Voyager się kłania i Fej. No, demo scena, najpierw od tego. Co to znaczy demo scena komputerowa? Bo to dla nas, dla mnie przynajmniej, bardzo tajemniczo brzmi. Specyficzne podziemie artystyczne, właściwie bazujące na komputerach. Uwielbiające zarówno stare komputery, jak te i najnowsze. Produkujące po prostu rzeczy, powiedzmy, tworzące pewną formę sztuki za pomocą komputera. Czyli dzisiaj w grupie No Mercy w Warszawie takie komputerowe podziemie się zebrało. Tak, dosłownie i w przenośni, bo jesteśmy w podziemiu, ale również jest to grupa ludzi, którzy nie afiszują się z tym, że należą do jakiejś organizacji, nie jesteśmy zorganizowani, za to znamy się dobrze i mamy swoje zasady, które wśród siebie przestrzegamy. I jutro będziemy właśnie rywalizować w różnych competitions. W programie tego trzydniowego, bo to jest cały maraton, spotkanie trwa do niedzieli, są takie rzeczy, ja sobie wypisałem, Robo Combo, Intro Compos, Kwit Compo, a nawet będą inne zaskakujące atrakcje, inne Crazy Fast Compos. Mi to nic nie mówi, wyjaśnijcie coś? Dobrze, więc na przykład Demo Compo to jest bardzo ważna kategoria. To jest pokazanie programu, który właśnie robi coś w tym stylu, jak taka animacja. Obecne komputery już pozwalają na zrobienie czegoś takiego w czasie rzeczywistym i ludzie, którzy się na tym znają, to robią. Czyli mówiąc po raz to są prezentacje takich właśnie, między innymi takich właśnie animacji. Powiedzmy, że demo jest formą teledysku, tylko bardzo specyficzną. Z tego prostego powodu, że ów teledysk jest liczony dokładnie w czasie rzeczywistym przez komputer. Jakby to jest zasadą, że oprócz tego, że jest to fajnie złożona prezentacja, coś fajnego się dzieje, zgrywa się z muzyką, to dodatkowo ten komputer musi się po prostu napocić, żeby to pokazać. A dlaczego niektóre prezentacje tylko 15 sekund trwają? To zależy też i od twórcy, i od ram kompotu, czyli konkursów, których są wystawiane. Są zasady, żeby utrudnić troszeczkę, bo obecnie już technologia jest taka, że można prawie wszystko pokazać. Oprócz pokazów tych animacji, również w programie tego spotkania w klubie No Mercy, są koncerty, m.in. Większy Obciach, już o 19.30, taka mieszanka ska i punku. Również będą sety DJ-skie, to jutro i pojutrze. Przez 3 dni w klubie No Mercy spotyka się demo scena komputerowa z całej Polski. Grzegorz Chronowski, bardzo dziękuję. Klub No Mercy przy ulicy Bema. Mogą Państwo się tam zjawić. Demo kompo. Bardzo ciekawe słowo. Dołączamy je do słownika. W Rytmie Miasta też dzisiaj sporo ciekawych prezentacji. Będzie coś dla tych, którzy na przykład